Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy kolegę pomocnika w lumpholu, a będzie to lumphol dziecięcy. Dzisiaj jest wtorek i dzisiaj w niektórych lumpeksach w Nowym Dworze Mazowieckim jest nowa dostawa i ja bardzo chciałam pojechać w dzień nowej dostawy, żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica pomiędzy sobotą a wtorkiem, bo w sobotę są w większości tych wyprzedaży. I zatrudniłam wiele ludzi do tego, żebym osiągnęła ten cel, ponieważ po 9 musiałam wyjść, na 9.30 miałam kolejkę, więc zostawiłam Leona z mężem do godziny 11. O 11 mój tata się wyrwał z pracy, żeby przyjechać i popilnować swojego wnuka do godziny 13, żeby jego córka mogła sobie poszperać po lumpach. Więc wiele osób zaangażowanych i wszystkim z nich dziękuję bardzo, 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 bardzo. Sobie mało co znalazłam, Leonowi znalazłam bardzo dużo. I jeśli chodzi o to, czy jest różnica między wyprzedażą a dostawą, to stwierdzam, że jest mała. Dla dziecka wiele więcej rzeczy fajnych znalazłam niż dla siebie, bo dla siebie znalazłam 3 rzeczy. Ale też nie miałam czasu, żeby przegrzebać to wszystko, żeby faktycznie może coś znaleźć dla siebie, bo miałam tylko w sumie 2 godziny na miejscu, żeby cokolwiek wyszperać. No ale tak, zapłaciłam, byłam w 4 lumpeksach, zapłaciłam za wszystko 50 zł, za wszystko, wszystko, więc jest spoko, jeśli chodzi o ceny, nawet w dni dostawy. Co prawda we wtorek tam chyba byliśmy w jednym, gdzie był dzień wyprzedaży. Byłam z koleżanką, dzień wyprzedaży, no to nie licząc niego, no nieważne, bo to już się, zaraz się pogubię, a tu nie o to chodzi, a tu może próbaczę w każdym momencie zacząć marudzić, więc się pospieszmy. Tak czy siak nie widzę różnicy zbytnio. Dla dziecka znalazłam więcej rzeczy, niż bym znalazła w sobotę, ale dla siebie znalazłam tyle samo, ile bym znalazła w każdy inny dzień, tylko może więcej trochę zapłaciłam. Dobra. Pierwsza rzecz, która nie jest ubraniem, a znalazłam, to jest taki oto krokodyl, który ma ogon grzechocący jak grzechotnik, ale to raczej dziecku wszystko jedno. Nie wiem, czy czasem takich tych stworzonych nie ma w Ikei, dajcie mi znać. A ja to upolowałam za grosze. My pokoik Leona mamy w takie egzotyczne klimaty, więc ten krokodyl się wpasowuje w sam raz. Te egzotyczne klimaty tak naprawdę mi wyszły niechcący. Przepraszam. Te egzotyczne klimaty mi wyszły tak naprawdę niechcący. Zaczęło się od koloru ścian i od 2 obrazów i po prostu tak poszło. Momencik, muszę tu robala tutaj ułożyć, żeby mi nie marudził. Proszę, zabawka. Mamy, które to oglądają, zrozumieją, że tu tak jest to tak bardzo chaotycznie, bo życie matki jest chaotyczne i robi się kilka rzeczy na raz. I tak, znalazłam takie fajne spodenki. To jest rozmiar 68, czyli akurat na teraz. I to jest 5, 10, 15. Chyba to jest polska firma, ale się nie mylę, dajcie mi znać, bo ja w sumie nie pamiętam. I takie fajne, biało-niebieskie w pieski spodenki. Na dziewczynkę uważam, że też by bardzo fajnie pasowały. Kolejna rzecz to jest kurteczka. To jest kurteczka oryginalnie z Zary, rozmiar 82, więc już taka wyrośnięta kurteczka. Ale się fajnie sprawdzi w przyszłości. Mówiłam, że to Zara, chyba mówiłam, że to Zara. Taka oto granatowa, mi się wydaje, że też dziewczynka bez problemu będzie mogła nosić, mimo że to jest granat. Tutaj trochę trzeba odświeżyć, przeczesać i tak dalej, żeby pozdejmować tu różne kłaki, wyprać i będzie ok. Kolejna rzecz to akurat moje. Kolejna rzecz, którą dla niego znalazłam, to taką flanelę. Ja uwielbiam facetów w flaneli. Ja uwielbiam mojego męża w flaneli i stwierdziłam, że będę ubierać ich podobnie. Skoro ja nie mam córki, nie mogę się ubierać podobnie jak córka, albo córka podobnie do mnie, to będę męża ubierać tak samo jak ubieram dziecko, czy tam na odwrót. Więc flanel. Flanel podstawa, bardzo fajny zielony flanel. To jest jakaś niemiecka firma, nawet nie będę próbowała czytać. Ale rozmiar 68, czyli teraz na w sam raz, chociaż przypuszczam, że będzie mi wszystko na niego trochę przydługa, ale mój jest whatever. Kolejną rzeczą to jest fajne, takie unisexowe spodenki, so cute, to chyba jest Pepko, ile się nie mylę, rozmiar 92, więc takie na przyszłość.
ale ja szukam właśnie takich fajnych brązowych kolorów, ogólnie takich leśnych kolorów w ciuszkach, żeby i dziewczynka, i chłopczyk mogli nosić. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, Baby, to chyba też jest Pepco. To jest taka żółciutka bluza, Best Friends, zwierzaczki, srutututututututu. Mi się wydaje, że dziewczynka też będzie mogła bez problemu założyć. Rozmiar 68 to jest na teraz. Bawimy się, Leon. Bawimy się. Kolejne też spodenki, szare, też uniseksowe. Z atrapami, kieszonkami, ale wybaczymy to ze względu na to, że dzieci w tym wieku nie używają raczej kieszonek. Rozmiar 74, więc też niedługo będzie czas na to. Co prawda ma tutaj plamę, ale mi się zazwyczaj udają takie plamy wywabić. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, i teraz nie osądzajcie mnie, bo to jest rozmiar 56 i to kupiłam z myślą na przyszłe dziecko, i to jest taki śpiworek. Śpiworek rozmiar 56, ale się nie mylę i nie mogłam znaleźć marki. Nie wiem, gdzie jest w ogóle, bo znalazłam metkę, ale na tej metce nie znalazłam w ogóle żadnej nazwy marki. Tylko tyle, że to jest, że proponują, żeby być ekologicznej i prać w niskiej temperaturze. Ja skądś kojarzę takie napisy na metce z jakiejś firmy, ale jaka to firma, nie mam zielonego pojęcia. O, chyba znalazłam. Shell and Lining. Nie, to nie jest to. W każdym razie skądś kojarzę taką metkę, ale jaka to firma, nie mam zielonego pojęcia, ale to, co wam chcę powiedzieć, to my kupiliśmy Leonowi, jak był taki malutki śpiworek, coś tego stylu, rozmiar 56 w smyku. Upraliśmy to 2-3 razy. Tak, Leon? Upraliśmy to 2-3 razy. I to wyglądało po prostu koszmarnie, zmechacone, skulkowane, po prostu wyglądało to tak, jakbyśmy to dostali po drugim, trzecim dziecku. To jest rzecz używana, kupiona za grosze, nie wiem, za 2-3 zł, czy nawet za złotówkę, whatever. To jest rzecz używana, a wygląda jak nówka, nie ma żadnego skulkowania. Ma jakieś tam zaszerzenia, ale to się po prostu wrzuci w wybielacz, w wypierze i tak dalej i będzie zupełnie jak nowe. Dlatego ja kocham rzeczy używane, bo po prostu biorąc coś do ręki widzę, jaka to jest jakość. Skoro to przetrwało któreś tam dziecko, wylądowało w lumpeksie, było ciuchane po drodze, zanim do tego lumpeksu wylądowało, było potem to przemieszane z innymi ciuchami, ocierało się, ludzie brali do ręki i tak dalej, i to dalej wygląda jak nowe, to znaczy, że to jest świetnej jakości i ja to biorę i to będzie. I będzie po prostu czekało na następne dziecko. Bo to jak jest z tak świetnej jakości, to ja chcę to mieć. Kolejną rzeczą, to jest moje, to też jest moje. Kolejną rzeczą, którą też wzięłam na przyszłe dziecko, bo to jest rozmiar 56. To jest Zara, nie H&M, nie dotykaj tego lanu, to jest brudne. To jest taki oto kombinezon misiowy, tutaj ma ogonek misiowy, uszko misiowe, ma rękawiczki tutaj takie zakładane, o, wywijane. Ja to chciałam koniecznie wziąć, bo po pierwsze to jest przesłodkie, przepiękne, tutaj ma taki w środku ładną podszewkę w pieski, jest to może z piesek, a nie miś, no ale za krótki ogonek ma piesek. Co tam, pyśku? Nudzisz się, już mama kończy. I ja mam dwa kombinezony reniferki na rozmiar 62, 56, 62, raczej 62. Więc po prostu się jednego pozbędę, a na to wskoczy to po prostu. Tak to zrobimy. Wzięłam jeszcze taką cienką kurteczkę, o, vintage'ową i szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, bo z jednej strony mi się bardzo podoba, ale z drugiej strony jest to taki głupi zamek i to nie jest taki uniseksowy, bo to jest niebieskie, no ale było za grosze, więc w ostateczności jak mi się odwiedzi, to po prostu to oddam komuś, bo co chwilę się dzieci rodzą tak naprawdę, więc jak coś to komuś opylę i to jest firma Max 68, więc w sam raz teraz dla niego. Też zimy nie mamy jakieś, wiecie,
minus 15, więc jak my mamy ten śpiwór z owczą skórą, to on w tym nie zmarznie tak czy siak, więc albo będzie nosił, albo nie będzie nosił. Też myślałam to w takiej kategorii, że to jest bardzo takie miękkie, więc on nie będzie narzekał, że to ogranicza jego ruchy, tak jak jego aktualna kurtka, która jest bardziej taka, wiecie, że ledwo się rusza człowieczek. Tak, Miśku? I ostatnie trzy rzeczy. To wziąłam taki właśnie fajny, klasyczny bodziaczek, taki, to jest firma Next. Ja firmę Next bardzo lubię, bo jeśli ktoś wie, jak się obchodzić z tymi ciuszkami, to bardzo często właśnie wyglądają jak nówki po wielokrotnym użyciu. I to jest rozmiar od 12 do 18 miesięcy, więc takie naprawdę wychodzące w przyszłość, ale ja tak kupuję, ja mam rzeczy na dwulatka. Ja tak wychodzę w przyszłość, jeśli mam okazję coś kupić fajnego. A to jest właśnie taki, jak powiedziałam, klasyczny, fajny bodziaczek, który i dziewczynka i chłopczyk założą, tylko muszę to porządnie wyprać, bo ma plamki. Przedostatnia rzecz też bardzo fajna. To jest taka fajna bluza i dla chłopca, i dla dziewczynki, moim zdaniem. Też muszę to pastą wybielającą przyjechać, bo ma tutaj plamki. Tu ma w środku taki fajny kapturek. Co prawda nie ma tego sznurka, ale jak ja znajdę w... Co pisiaku? W pasmenterii bez problemu znajdę sznurek, wplotę tam do środka. A bluza jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Co prawda mi się wydaje, że przez ten kolorek w środku jest bardziej taka damska, ale kogo to obchodzi? Na pewno nie Leona. Póki ma sucho, jest mu ciepło, to jest mu whatever. No i ostatnia rzecz, którą znalazłam. Ktoś może skrytykować, bo to są buty. Ale to nie są buty używane, mimo że w sklepie z używaną odzieżą, ponieważ patrząc na podeszwy, one są czyściutkie. Patrząc do środka, to jest wszystko bielutkie. To jest oryginalnie firma H&M, więc nic rewelacyjnego, ale jak na buty, które kosztowały grosze, które nie były używane, na roczne dziecko będą w sam raz. Jedyne co, to brakuje sznurówek, więc też pójdziemy do pasmanterii i na pewno jakieś tam sznurówki do tego znajdziemy, więc jestem bardzo zadowolona. Tak, Leon? Tak? Siaku? Tak, już kończymy. Więc jeszcze te buciki wzięłam. Ogólnie, o, to co można znaleźć w lumpeksach w dzień dostawy, tam gdzie ja byłam, to można znaleźć fajne buty i można znaleźć fajne torebki, które nie są albo w ogóle noszone, albo są tylko lekko zniszczone, więc bez problemu możemy jeszcze je sami dociuchać. Ale nie miałam czasu przymierzać, dokładnie oglądać i tak dalej, więc sobie darowałam, a torebek nie potrzebuję. Ale podejrzewam, że jakbym była tam z moją mamą, to moja mama na pewno by coś znalazła. Dobra, bo tutaj mój robaczek już mocno narzeka. Mam nadzieję, że spędzi się ze mną przyjemny czas, że wszystkie matki zrozumią tą chaotyczność. I do zobaczenia, pa, pa!